Cześć, tu Kuba Hawryluk. Jesteśmy już w Kędzierzynie Koźlu. Spędźcie razem ze mną cały dzień meczowy. Witajcie, jest godzina 9, pora zejść na śniadanie. Na śniadanie staram się zjeść pożywny posiłek. Głównie jest to jajecznica, czasem jakieś kiełbaski. No i z tego się składa śniadanie. Dla mnie najważniejsze na wideo jest zagrywka rywali, ponieważ dla libero jest to priorytet. Głównie staram się patrzeć, gdzie zagrywają rywale i też gdzie atakują. Jest 12:30, my już po rozruchu. Mieliśmy zagrywkę z przyjęciem, trenowało nam się bardzo dobrze. Teraz chwilka odpoczynku, obiad i jedziemy na mecz. Jest godzina 13, my już po obiedzie, pora na krótką drzemkę na mojej ulubionej podusi. Jest godzina 16, zbliża się godzina wyjazdu, pora sprawdzić, czy wszystko jest. Koszulka jest, spodenki są, skarpety, nakolanniki, buty. Wydaje się, że wszystko jest. Możemy ruszać. Szczerze, że nie graliśmy dobrze w tym spotkaniu, robiliśmy dużo prostych błędów, więc no cieszymy się, że wygraliśmy. Nie wiem nawet, jak to jest możliwe, że z taką grą mogliśmy wygrać z Zaksą u nich na hali. Było parę prostych błędów, które nie powinny się zdarzyć, tak jak całego zespołu. Będziemy nad tym ciężej pracować i mam nadzieję, że w kolejnych meczach podtrzymamy pasce zwycięstwa. Dzięki, że spędziliście ten dzień razem ze mną. Do zobaczenia w środę z Jastrzębskim Węglem. Nie może was zabraknąć.